Hej, nie kupuję za często pluginów, jednak kiedy zobaczyłem ten plugin, poznałem jego możliwości, przetestowałem wersję próbną, zacząłem się cieszyć, że nie kosztuje milion monet. Mowa tutaj o pluginie, który nazywa się Mass Prompter i pozwala on wykonać roto z wykorzystaniem, ze wsparciem przez AI, dzięki czemu jest to proste i bardzo szybkie. Więc zobaczmy, jak ten plugin działa w praktyce. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Przed chwilą widzieliście, co między innymi uzyskamy, korzystając z pluginu Mass Prompter. Oczywiście to nie jest sam plugin, bo tutaj compositing robiliśmy sobie ręcznie sami, jednak wspomagaliśmy się również AI, dzięki czemu cała ta scena, całe to ujęcie, które widzicie, powstało w paręnaście minut. Jasne, są niedoróbki, trzeba byłoby to jeszcze poliszować, jednak biorąc pod uwagę czas, w jaki powstało to całość, no i jestem tak naprawdę pod wrażeniem i naprawdę szczęśliwy z tego zakupu. Przejdźmy sobie więc do samego początku, czyli do oryginalnego ujęcia. Bierzemy sobie jakieś ujęcie, na którym chcemy stworzyć sobie nasze roto i tworzymy sobie z niego nową kompozycję. Ja sobie ją nazwę tak, aby tylko nic mi się nie myliło. Tu na przykład final. No i mamy tutaj ujęcie, na którym będę chciał sobie pierw zrobić moje roto. Czyli jak widzimy, mamy postać, która zamyka swoje ręce i się patrzy przez okno. Główny mój cel to jest zrobić jego roto, zostawić sobie obramówki okien i w tło stworzyć sobie jakieś swoje tło, które będę chciał zrobić. Docelowo chcę to zrobić w bardzo szybkim czasie, więc zaznaczę moje ujęcie i wpisuję sobie Mask Prompter, czyli to jest plugin, który musimy sobie zakupić. Nie ma go domyślnie w afterze. W opisie jest link, jeśli będziecie zainteresowani nawet sobie przetestować wersję trial, czy rzeczywiście ona jest taka wspaniała. Jak widzicie, ten efekt jest naprawdę bardzo prosty i nic tutaj naprawdę nie trzeba za bardzo tłumaczyć, gdyż mamy na sam początek podział na prompty, na punkty, boksy i negatywne punkty. Jak to tak naprawdę działa? Kiedy zaznaczymy sobie jakiś punkt i klikniemy sobie na anchor tutaj i wybierzemy sobie jakiś pole, które chcemy, aby on nam wziął. Chcemy na przykład postać? Proszę bardzo. Chcemy obramówkę okna? Proszę bardzo. Chcemy tę obramówkę okna? Proszę bardzo. Chcemy jakiś obiekt, który on mi przeczyta to jako pojedynczy obiekt? Proszę bardzo. Chcemy na przykład ten uchwyt na prolety? Proszę bardzo, zaznaczone. Chcemy postać? Proszę bardzo. Jeśli byśmy na przykład nie chcieli jakichś tam innych elementów, a nam je bierze, to możemy skorzystać sobie z czegoś, co nazywa się negative points. Czyli klikamy sobie active negative points, anchor point i zaznaczam sobie na przykład skórę. Proszę bardzo. Skóry i twarzy mi już nie bierze, bierze mi włosy i ciuchy. Tych punktów możemy tworzyć sobie nie nieskończoną ilość, jednak wystarczającą zdecydowanie ilość, którą mamy. Oznaczę sobie negatywne punkty i również dając sobie kolejny aktywny punkt, na przykład w punktach, mogę sobie zaznaczyć inne rzeczy, czyli finalnie na przykład będę miał roto postaci, roto tej obramówki okna, zaznaczę sobie kolejne roto, mam roto tej obramówki okna i mam obramówki tej okna. Czyli to był przypadek, na przykład jeśli byśmy mieli ujęcie, gdzie kamera się porusza, robi panoramę, więc aby nie wycinać ręcznie tych obramówek okna, spokojnie moglibyśmy sobie zrobić roto w taki sposób. Ja w tym momencie skorzystam z opcji, gdzie mam zaznaczoną moją postać. Jednak skorzystam również z modelu High Quality, tak aby skorzystać tak naprawdę jak najlepiej z tego wsparcia. I jak widzicie, on teraz, korzystając z punktów, zaczyna mi brać bardziej dokładnie rzeczy, czyli on tutaj już nie szukał całej postaci, tylko szuka marynarki. Pójdę na dół, zaznaczę mi spodnie, pójdę na włosy, staram się zaznaczyć tylko włosy, które mam na postaci. Daję na twarz, staram się zaznaczyć samą twarz mojej postaci, czyli już widzicie możliwości, jakie idą za tym narzędziem, czyli możemy wpływać na konkretne fragmenty ubioru, obiektów, które są w kadrze. Ja na przykład chcę tą postać, ale aby ułatwić sobie znaczenie i nie tworzenie multum punktów tak naprawdę, wystarczy, że weźmiemy sobie narzędzia maski, nasze ujęcie, zaznaczymy sobie rejon, gdzie jest nasza postać widoczna w taki sposób. Tą maskę mogę sobie dać na non, aby ona nic mi nie robiła i z boksów wybieram mask 1. Dzięki temu on teraz będzie mi brał
element, obiekt, który znajduje się właśnie w tym kadrze i jest tutaj jak widoczny, jak w tym miejscu możecie to sobie zauważyć. Więc mam punkt, ma moją postać, gdyby się poruszała. Oczywiście mamy tutaj możliwości do keyframe'u, czyli możemy ten punkt sobie animować. Jeśli na przykład by postać trzeba biegnąć i wybiegła z kadru i zgłupiał to roto, ale mam. I tak naprawdę, jak możecie sobie zobaczyć, no to jest sztos. On doskonale rozumie tak naprawdę, co się dzieje i sobie pamiętacie, jak mamy zwykłe jakieś narzędzie do rotoskopingu. Byśmy musieli tu sobie ręcznie rysować, malować, poprawiać, a on tu sobie radzi naprawdę wspaniale. Jeśli są jakieś problemy, biorę na przykład narzędzie maski i powiększam. Narzędzie maski sobie lepiej radzi z takimi wypełnieniami, więc jak najbardziej narzędzie no, robi po prostu na mnie naprawdę ogromne wrażenie. I to jeśli mowa o prompty, czyli zaznaczamy, co tak chcemy, bądź negatywne punkty, jeśli czegoś nie chcemy. Brakuje mi trochę boksu negatywnego, ale no nie wszystko można mieć. Więc pewnie jest to chwila, moment dodania tak naprawdę dla twórcy, więc może się w kolejnych wersjach pojawi. Dalej mamy post-processing, czyli możemy już tutaj poprawić krawędzie. Czyli jak teraz się zoomuję, dodam sobie off, widzicie, mamy twarde, czyli mniej więcej taki key cleaner, tylko wbudowany w ten efekt medium, high. Ja wolę to sobie zrobić ręcznie potem, więc dam sobie off, aby ona była po prostu na twardej krawędzi. Nic pięknego więcej nie wymagam. Dalej oznaczę sobie use lower precision, aby po prostu przygotować efekt do finalnego eksportu, czyli aby nic nie schodziło z jakości. Hard acceleration sobie zostaje, bo to jest w nowszych wersjach dodane, czyli wsparcie GPU. Mamy to output, czyli jak chcemy to wypuścić. Mogę sobie overlay. Overlay służy głównie do podglądu, czyli jak chcemy sobie zobaczyć, co nam bierze tak naprawdę. Mamy mate, czyli to, co będę chciał wypuścić. Mianowicie po prostu mate, który pokazuje mi, jak postać wycina. Czyli zazwyczaj takie dane po prostu uzyskujemy właśnie, które dostajemy do wykonania na przykład jakiegoś kompozytnego, czyli dostajemy ujęcie i różne mate'y tam właśnie na postać, na obiekty. Więc to będę chciał sobie wypuścić. Mamy też opcję on transparent, czyli w teorii mógłbym tutaj sobie wrzucić key cleaner i na tym już pracować. Jednak jak każdy efekt, mimo że to jest efekt roto, to w afterze roto to już w ogóle nie chodziło wydajnościowo. Tutaj wydajnościowo radzi sobie naprawdę spoko ten efekt. Możecie zobaczyć, że naprawdę jakbym chwilę poczekał, mógłbym to sobie obejrzeć spokojnie na żywo. Jednak ja nie lubię pracować, kiedy mi coś tak właśnie przeszkadza, więc ja w tym momencie będę korzystał z opcji Mate i kiedy wybieram sobie opcję Mate, wchodzę w prerender i renderuję sobie ten jako Mate, a potem będę korzystał w compositingu tak naprawdę. Więc jak widzicie, ten plugin jest naprawdę w porządku, ale nie kończmy na tym. Lećmy dalej i stwórzmy coś fajnego i szybko. Więc ja już Mate mam mój wyrenderowany, więc tak w tym momencie tak naprawdę usunę sobie ten efekt, gdyż on jest mi niepotrzebny na tym ujęciu. Maskę też mogę sobie usunąć, gdyż też mi nie jest potrzebna i skorzystam sobie z Mate, który wyrenderowałem. Daję sobie Mate na tym klipem i wybieram sobie Track Mate Alpha, Luma Mate i dzięki temu mam już postać wyciętą. Mogę sobie zaobserwować, jak ten roto wygląda i biorąc pod uwagę, że tylko sobie przeniosłem punkt, no wygląda lepiej niż czasami po prostu dostawałem jakby wrotowany tam z Indii jakiś tracking, który musiałem wykorzystać, więc jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to szybko działa. Są takie oczywiście elementy, jak to jakaś klatka, gdzie mamy zbugowane, ale to naprawdę do podmian, do poprawy to jest, nie wiem, biorę sobie zwykłe narzędzie maski tam w jakim programie bym potem z tym pracował. Daję sobie maskę, maska, subtract, klikam sobie M jeszcze raz na maskę, daję sobie zegarek na keyframe, page up, biorę sobie samą maskę i nie wiem, wypieprzam ją gdzieś poza obszar, bo już nie potrzebuję jej, no i potem page down i również wypieprzam sobie, więc mam tak naprawdę tylko jedną klatkę kluczową i już wnętrze marynarki jest fiksnięte. Są jakieś tam rzeczy, jak tutaj na przykład dłonie, palce mi się pojawiły, ale naprawdę biorąc pod uwagę, że to jest tak naprawdę kilka klatek do ręcznego jakiegoś tam polishingu, jeśli by na przykład to było w ogóle widoczne, to naprawdę to robi wrażenie. Są oczywiście tutaj takie na krawędziach niedoróbki, no ale możemy to sobie załatwić po prostu tak, jak to powinno być zrobione, więc ja sobie oznaczam track mate i na to daję sobie po prostu efekt set mate, wybieram sobie nasz mate i wybieram sobie z alfa luminance, tak aby mieć dokładnie to, co miałem. Ale teraz, dzięki temu, że to już nie jest na warstwach podzielone, przerzucam sobie na to efekt key cleaner, daję sobie ręczniczkę na trójeczkę i teraz shutter. Dzięki temu, jak widzicie, krawędzie są już wygładzone, zblurowane i już większość krawędzi jest tak naprawdę już w porządku.
są, o jasne, jakieś bugi, zwłaszcza w zgięciach, to zawsze było. Czasami to jest widoczne, czasami nie. Zwłaszcza jak potem w kompozytingu byśmy jeszcze jakby blurowali trochę krawędzie postaci, to tym bardziej będzie wygładzone, więc czasami nawet nie trzeba tego poprawiać, jeśli nie ma tego tak naprawdę dużo widocznego. Z tych elementów, które tu widzę, na pewno bym sobie ręcznie jeszcze tylko przycinał czubek tutaj między grzywką a czołem, bo to raczej powinno być widoczne, zwłaszcza jeśli się postać widz fokusuje na twarzy. Więc mam teraz przygotowane moje roto, no i teraz przydałoby się zrobić coś ciekawszego, czyli jakieś tło wybrać. Jak sobie wrzucę moje ujęcie, to widzę, że mam ujęcie, gdzie mam postać, mam ramę okna i mam tło. Więc pierwsze co będę chciał zrobić, będę chciał się pozbyć mojego subiektu, mieć samą plate, który ma same okna i same tło, które potem sobie podmienimy. Aby to zrobić, nic prostszego, biorę sobie po prostu czyste, bez roto ujęcie, save frame, wybieram Photoshop layers, klikam sobie gdzie chcę zapisać, klikam zapisz i tyle. Tak naprawdę to zostało wrenderowane. Teraz w następnej kolejności co robimy, to z folderu, gdzie to zostało nam wrzucone, czyli to jest akurat tutaj, klikam sobie na to, co mi tutaj wypuściłem, czyli tu final, i co jest ważne, otwieram to w Photoshopie beta, gdyż chcę skorzystać z generowania, które jest dostępne na razie w beta, wypełnienia. Jednak jeśli na przykład oglądacie to kilka miesięcy później, jest duża szansa, że jest to już w domyślnej wersji Photoshopa. Mam moją postać, no i pierwsze co robię, to po prostu ją sobie mogę tak zaznaczyć, a mogę sobie korzystać z opcji wybierz obiekt, czyli klikam sobie wybierz obiekt, klikam sobie teraz rozszerz zaznaczenie, wybieram sobie trójeczkę, upewniam się, czy wszystko jest tu w miarę ok zaznaczone, tak, raczej nie powinno być żadnych błędów, no i teraz wybieram sobie wypełnienie generatywne, nic nie wpisuję, bo chcę, aby on mi tylko jakby wypełnił pole ten, dzięki temu będę miał czyste tło, które mi posłuży do wygenerowania potem mojego tła jako takiej referencji i również się przyda, bo czemu nie? Jak widzicie, mam piękny, nie ma jakichś krzywych krawędzi, wszystko wygląda legitnie, pięknie, więc cudo narzędzie i wszystko się dzieje z automatu. Te tło, które tutaj mamy, możemy spokojnie sobie teraz dać eksport, eksportuj jako, wybrać sobie PNG na przykład, klikać eksportu i zapisać. Ja już to mam zrobione, więc nie będę tego powtarzał, tylko zapiszcie sobie właśnie ten clean teraz, który tutaj mamy, czyli ramy okna i tło. Na przykład jeśli byście robili coś takiego jak ja. Teraz sobie zaznaczam ramy okna, które są tutaj, bla bla bla. Tutaj przytrzymuję shift, zaznaczam sobie kolejną, przytrzymuję shift i zaznaczam sobie kolejną ramę, daję sobie wypełnienie i znowu generuj. Nic więcej, nie chcę tutaj nic konkretnego, chcę po prostu Photoshop mi stworzył ten taki clean warstwę też bez ramek okna i ten clean wykorzystam w AI do wygenerowania nowego tła. Jak widzicie, pięknie wszystko wygląda. No i to znowu, daję sobie eksportu, eksportu jako PNG i to jest PNG i to jest ważne, bo tamto poprzednie z tymi samymi ramkami widokiem mogliśmy zostawić sobie jako PSDG. No nie ma problemu z tym, bo to może być PSD. Jednak tu potrzebujemy PNG, bo będziemy to wrzucać sobie do jakiegoś tam generatora zdjęć AI. No i daję sobie PNG, eksportuj, zapisuję i to mam. Jak widzicie, tu w warstwie mam już mask prompt, który jest właśnie ten czysty, dokładnie, no i mam w PSD-ku tam Mask Prompt AI, tak naprawdę to z oknem. Czyli widzicie, tak to zapisałem. Na razie tego nie potrzebuję. Więc wypuściliśmy sobie tło z oknem i samo tło czyste. Teraz musimy stworzyć sobie nasze tło w AI. Ja korzystałem do tego z Leonardo AI. Jest to darmowe generowanie, nie na Discordzie, na stronie, działa wyśmienicie. Macie chyba 150 kredytów dziennie do wykorzystania, to naprawdę ciężko to wykorzystać. I kiedy wejdziecie sobie na tę stronę, wpiszecie się na whitelistę, nic nie trzeba czekać, po prostu się wpisujecie, logujecie się tam do Discorda bodajże i wchodzicie tutaj, logujecie się na te pasy, które mieliście, zaznaczycie, że tak, jestem na białej liście, nie musicie czekać na potwierdzenie na białą listę, po prostu wchodzicie, jesteście bardzo prosto i szybko. I tutaj Leonardo AI na stronie mam fine-tune models, wybieram sobie Absolute Reality i w Absolute Reality, kiedy mi już się otworzyło, zacząłem generować moje tło. Mój prompt jest bardzo podstawowy, prosty i tak naprawdę nic skomplikowanego, po prostu chciałem jakieś futurystyczne ujęcie, jest negative prompt, aby go aktywować, klikacie sobie niżej opcji add negative prompt, zostawiłem opcję dynamic w Alchemii, można było dać environment albo fotografii, jednak dynamic spokojnie, przyznam, że zapomniałem po prostu tego znaczyć, ale zadziałał doskonale.
Z ważnych opcji, które ustawiłem w lewej stronie, no to warto zostawić na przykład jedno zdjęcie albo dwa, aby nie tracić multum tokenów na jakieś rendery, które nie do końca wam wyszły, bo jak to widzicie, nie wszystkie podeszły, zanim znalazłem to, co mnie interesowało. Opcje tak naprawdę dostosujecie już tak naprawdę pod to, jak wam pierwszy jakiś tam render, propozycja wyjdzie. Co jest ważne, że w image to image, opcja tutaj jest zaznaczone, klikamy sobie upload and drop, wybieramy sobie ujęcie właśnie czystego okna, czyli ujęcie, które sobie zrobiliśmy z naszym tłem, bez jakichś ramek, czyste. Dzięki temu on będzie mniej więcej generował tło, które ma podobną kolorystykę, podobną luminację, jasność. Jak widzicie, tutaj dostaliśmy ujęcie finalne, o które mi chodziło, które ma bardzo podobne kolory do tego, jednak pokazuje miasto, a nie jakiś budynek za tym tłem. No i te ujęcie, które mam, znaczyłem sobie od razu, aby mi przygotowało w high resolution większej, więc klikam sobie download. Jeśli byśmy chcieli sobie zrobić upscaling, jak najbardziej jest to możliwe, wystarczy sobie kliknąć, tylko to trochę oczywiście trwa i kosztuje również tokeny, więc ja po prostu sobie pobrałem te moje tło, no i mam w folderze już doskonale, o, to jest te tło, które sobie pobrałem. Jak widzicie, zrobiło mi to tak chwilę bez nikogo pomocy. Mam już tło, które spokojnie wykorzystam w tle. Więc co robię dalej? Teraz z nim przejdziemy sobie do czegoś innego, wracam do Photoshopa, wchodzę do tego folderu, wrzucam sobie tutaj moje tło, które stworzyłem i teraz wchodzę ze sobie filtry w Neural Filter. Tutaj znajdziecie coś takiego, co nazywa się jak rozmycie głębi. To jeśli tego nie korzystacie, musicie sobie tak jak tutaj kliknąć pobierz i będziecie to mieli dostępne. Rozmycie głębi, aktywuję sobie daną opcję i wybieram sobie tylko mapa głębi. Dzięki temu zobaczycie sobie teraz mapę głębi, jaką on mi stworzył. Mogę to sobie oznaczyć i na przykład wybrać, że chcę ogniskową na prawie zero, zakres ogniskowy, i mogę sobie jakiś tam powiększyć, jeśli bym chciał większy, załóżmy, że coś takiego, może trochę większy, ogniskowa trochę wyższy, ok, mniej więcej coś takiego. Daję sobie, że chcę taką mapę głębi, klikam ok. Jednak teraz, zanim to będę eksportował, daję sobie jeszcze z dopasowania poziomy i w poziomach sobie podnoszę ciemność, bo wszystko za oknem będę chciał, było rozmyte. Nie chcę, by cokolwiek było ostre, więc to, co było tu czarne, co będzie na przykład w pełni ostre, chcę, aby również było rozmyte, więc podnoszę sobie tak naprawdę to rozmycie tak, aby to również było tutaj jaśniejsze niż ciemniejsze, dzięki temu to też będzie rozmyte. Więc ustawiamy sobie mniej więcej tak, aby oczywiście była różnica między tym, co jest przed, a co jest dalej, czyli to, co jest ciemniejsze, jest bliżej, jest bardziej ostre, to, co jest w tle, jest bardziej wyblurowane. No i jak mam już taki obrazek gotowy, wchodzę sobie w plik, eksport, eksportuję i eksportuję to sobie jako mapa głębi, którą potem wykorzystamy w Afterze. Więc mamy chyba wszystkie składowe, wracajmy do Aftera. W naszym Afterze, Mac mam już to przygotowane, usuwam sobie ten klip dolny, który miałem, zostawiam sobie tylko na razie samo roto. No i teraz z tych etapów, które sobie przygotowaliśmy, przerzucam na sam początek moją warstwę, gdzie mam na te tło z tymi szybami. No i to, co teraz muszę zrobić, to wyciąć te szyby maską, pozwolicie, że po prostu sobie przekopiuję to, co miałem tutaj, aby nie marnować waszego czasu. Więc jak widzicie, to jest nic innego jak po prostu wycięcie szyb. Więc mam moją postać, mam moje szyby. Szyby są wycięte maską, ujęcie się nie ruszało, więc nic nie musiałem animować. Dlatego to przybliżam, aby nie marnować tego czasu. Jeśli byście animowali, no to klikamy sobie na keyframe, na zegarek i w czasie to animujemy, ale domyślam się, że to oczywiście wiecie. Dodajemy sobie teraz nasze tło i nasze tło musimy teraz dopasować tak, jak chcę, aby było. Jak widzę te poprzednie ujęcie, widzę, że jest ono dość pełne, więc warto sobie, na pewno będę chciał to zrobić na początku, czyli odbić sobie lustrzanie, czyli odbijam sobie, aby to było mniej więcej w taki sposób, przywracam sobie łączenie skalą, powiększam sobie mniej więcej tą skalę, podnoszę i szukam takiego rejonu, gdzie tak naprawdę to będzie wyglądało spoko. Mogę to sobie pomniejszyć, upewniam się oczywiście, że nie ma jakichś tam krawędzi, które są tutaj. Chcę, aby te ujęcie mniej więcej siedziało dobrze i wyglądało dobrze, tak jak aby to pasowało do tej mojej mapy głębi, którą sobie stworzyliśmy. Więc teraz, jak widzicie, zmieniłem sobie założenie, że ok, background jednak nie chcę taki pełny, jak miałem, i zrobiliśmy sobie już wcześniej tą mapę głębi, więc równie dobrze mógłbym sobie teraz wkleić mapę głębi, którą stworzyliśmy,
skopiować parametry skali i dopasować to w kompozycję. Jednak jeśli byśmy sobie to poprawili, możemy również te ujęcia do sobie na solo, kompozytung, save frame, Photoshop i zrobić sobie mapę głębi już do tego idealnego stworzonego ujęcia po zmianie perspektywy. Jeśli byśmy na przykład nie chcieli, bo już to zrobiliśmy wcześniej, jak wam wspomniałem, to wystarczy sobie wrzucić mapę głębi, wziąć sobie skalę, pozycję czy cokolwiek to edytowaliśmy i wkleić na mapę głębi też, aby ten właśnie mapa głębi była dokładnie ten widoczek, co jest najważniejsze, aby background zamknąć potem w plan kompozycji i move all attributes, no i potem oczywiście depth map zrobić to samo, tak aby po prostu kompozycja, na której jest i tło, i depth map miał dokładnie ten sam wymiar, co rozdzierczy naszej kompozycji. Ja sobie pozwolę to usunąć i przerzucę po prostu background, który mam już przygotowany i ustawiony. Usunę wszystko jednak efekty, aby było po prostu, że jest ustawiony background. Jak widzicie, background jest tutaj i jest zamknięty w kompozycji, aby miał dokładnie tam sam rodzaj kompozycji. No i również mam tutaj mój depth map, czyli mapę głębi przygotowaną, która pasuje do tego, co widzimy tutaj na obrazie. Więc to jest moja mapa głębi, którą chcę wykorzystać i ona, jak widzicie, jest na rozmiar mojej kompozycji. Więc nie muszę w tym przypadku robić sobie prekompozycji, gdyż ona była generowana już z tego ustawionego tła. Teraz, jak mam moje tło już przygotowane, przerzucam sobie na to kamera Lens Blur. I teraz, aby skorzystać z naszej mapy głębi, korzystam sobie z depth map. Dzięki temu, jak teraz powiększę na przykład ten blur radius, będziecie mogli zobaczyć ten focal distance, mogę nim teraz sterować. I na przykład teraz jest focal distance na ten początek tutaj. Jak sobie zmieniam, focal distance wchodzi na inny obszar. Ja chcę, aby ten focal był tutaj zbliżony, aby to nie było w pełni ostre, ale było już trochę mniej ostre. I ściągam sobie tak naprawdę tutaj tą mapę mocy, nie wiem, na czwóreczkę, tak aby to nie było może mocno rozbite, ale aby też miał blur. Może siódemka. Siódemka wygląda w porządku do tego tła. Teraz do tego tła przerzucam sobie efekt tint i wybieram sobie coś, co jest z tego ujęcia, czyli do ciemne biorę sobie ciemny taki granat stąd i do białego biorę sobie to, co mam na przykład na kołnierzyku, tak aby dopasować i ustawiam sobie na przykład ten tint na przykład 15, tak aby trochę dopasować kolorystycznie do naszego ujęcia, które było wcześniej. Daję sobie jeszcze levels, wlewę sobie trochę, zrobię mocniejszy kontrast, aby wpasować się właśnie w te ramy okna, może delikatnie sobie nawet ściemnię te tło i ściągnę sobie może delikatnie jasność z nieba, tak aby to pasowało, aby to nie było pełna jasność, tak jak mieliśmy w źródłowym ujęciu. Czemu mi to się pokazuje? Maska. Gdzie jest źródłowe ujęcie? Tu jest źródłowe ujęcie. Tak jak mieliśmy w źródłowym ujęciu, czyli nie ma pełnego słońca, jest trochę ciemniejsze, więc mamy to już przygotowane, mamy background, mamy to. Teraz mogę skorzystać sobie z tego, co również wypuściliśmy, czyli z wypuszczenia samego okna bez ramek. No i na to okno daję sobie teraz Gaussian Blur na naprawdę sporą wartość, 125, nawet 155, aby nam po prostu stworzył się taki gradient koloru. O, na przykład coś takiego. I tutaj wybieram sobie, teraz możemy sobie wybrać sobie na przykład, nie wiem, Soft Light, jeśli byśmy chcieli, możemy sobie również wybrać kolor, więc mamy tutaj jak najbardziej takie możliwości i ustawiam sobie na przykład 35, aby dopasować bardziej kolorystycznie to, co mieliśmy wcześniej, do tego, co mamy teraz. Zależy mi oczywiście na tym, aby te wszystkie jakieś czerwone elementy były widoczne, ale nie tak naprawdę tak mocne, jak były. Tak, aby po prostu scalić jak najbardziej możemy i jak najbardziej szybko to, co mieliśmy tutaj. Teraz musimy cokolwiek zrobić, aby to jakoś urealnić, więc najprostsze, co możemy zrobić najszybko, to zduplikować naszą postać, wrzucić pod ramkę naszej szyby, przenieść trochę tutaj sobie, na przykład ją zmniejszyć, też tutaj tą postać wcześniejszą, sobie delikatnie ją powiększę, bo tu widzę, że na krawędzi mate nam wszedł, więc delikatnie ją powiększę, tą daję tutaj, może trochę wyższą, coś takiego, powinno być w porządku, biorę sobie narzędzie maski i przycinam to, co mam tutaj, wybieram sobie subtract, daję sobie narzędzie maski i rozmywam tą maseczkę, tak aby ona po prostu szła do takiego odbicia lustrzanego, jak tu widzicie.
Teraz korzystam sobie z overlay i ściągnę sobie po prostu opacity niżej. Dzięki temu teraz mamy odbicie, jak tu widzimy w szybie. Ja tą maseczkę sobie tutaj delikatnie podanimuję, czyli postaram się, aby ona była gdzieś tutaj na początku głowy, więc wyłączę sobie na razie subtract i dam sobie opacity na maksa. Dam sobie maskę i teraz on będzie szedł mi do tego momentu, więc teraz ta maska również powinna być gdzieś do tego momentu. No i teraz przywracam sobie to, co miałem, czyli 37 overlay. No i dzięki temu mam tu odbicie lustrzane jakoś tak na szybko przygotowane. Jedynie co, to trzeba się sobie jeszcze je na pewno rozmyć. Załóżmy, że 45 za mocno, 25, jak to wygląda, 15. 15 wygląda w porządku. Te rozmycie jest tu obecne, widoczne. Może sobie tylko opacity podbiję, zobaczę, jak będzie ze screen. Screen nie, soft light. Soft light chyba będzie tu lepszy do tego odbicia. Więc mam już odbicie przygotowane do tego, co tutaj mieliśmy. Teraz mogę sobie jeszcze wziąć jakieś ujęcie, na przykład interioru, dorzucić, już po prostu sypię, czy jakiś interior, który mam. Daję sobie transform, fit to comp. Wybieram sobie jeszcze tutaj screen, daję sobie też pod szybą, ale nad tym odbiciem naszej postaci, opacity, no i ściągam sobie na przykład na 34, 15, 5, tak aby tylko dać wrażenie, że hej, to jest szyba i są jakieś refleksy. O to nam tylko tak naprawdę zależy, aby było odbicie postaci, jak tutaj mamy, i odbicie takie delikatne interioru w tle również możemy tu zaobserwować. Więc tak naprawdę no, szybko, teraz to nawet poradnik trwa, nie wiem, 35 minut widzę, czyli pewnie krócej, bo są jakieś tam powtórki, więc zrobiliśmy sobie tło sami, broto sami, jasne, są niedoróbki, możemy sobie jeszcze tak na szybko przerzucić, nie wiem, lumetri, kolor, kreatyw, tak nie róbcie, ale tak pokazuję. Przejdziemy z takiego żluta na delikatne, by trochę kolory postarać się sprowadzić razem, saturację, no i co najważniejsze, to jakiś add grain. Dajmy sobie z presetów, który jest jakiś, ten chyba był spoko, tak, ten był spoko, intensywność tam na 0,4, size na 0,2 i dajmy sobie na final output, aby na całym ujęciu był ten grain i nam się fajnie blendował tutaj z postacią. No i tak naprawdę co? Mamy odbicie, mamy postać, mamy nasze szyby, które tutaj mamy. Możemy sobie nawet dostawiać już jakieś obiekty latające ze stoków, które mamy, tam doprowadzić je też tintem i kolorkiem do tła, jak w tym przykładzie, co wam pokazywałem. No i jasne, są te problemy. No nie, mamy tutaj jakiś widoczek, ale to naprawdę maska na kilka klatek i nie mamy już tego tak naprawdę czoła. Plus, jak wspomniałem, jakbyśmy już szli dalej z kompozytingiem, byśmy teraz krawędzie robili na postaci, aby jeszcze bardziej scali z ją z tłem, to w ogóle to zaczęłoby nam ginąć. Te wszystkie jakieś tu małe krawędzie, nawet bym ich nie poprawiał, bo to by zginęło już przy tym wejściu trochę obrazów w same krawędzie postaci. Tylko z tym na czole i może jakieś te łączenia, które są przy krawędziach, jak się zgniają palce, też wyczyścił. A tak to wygląda naprawdę solidnie i szybka robota, nie? Więc to było to, co było w przykładzie, to, co mamy teraz, więc niemal kopia, którą tutaj mieliśmy. Więc jak widzicie, AI strasznie dużo ułatwiał ostatnio. I roto jest, to jest chwila, wygenerowanie tła jakiegoś do jakiejś, nie wiem, reklamki nawet jest chwila, stworzenie dev mapy do rozmycia to jest chwila. Jedyne co pozostaje nam, to jeszcze dopasowanie kolorów, ale na pewno jest jakieś AI, które robi to już w miarę spoko. No z tym, że tu my dopasujemy kilka elementów, czyli ramy okna, szyby, UFO, nazwijmy to,
postać, więc to jeszcze jest może trochę skomplikowane, ale może mi się wydaje, może mnie wyprowadzicie z błędu i pokażecie, że to co zrobiłem to po prostu, że AI robi, więc poradnik niepotrzebny, więc tak, chciałem wam pokazać, jak ten efekt działa, no bo jak pewnie mogliście odczuć, się trochę jaram tym, w sensie jaram się czasem, który oszczędzę korzystając z tego efektu, poprawiając tylko jakieś tam delikatne glitche, które się pojawiają, bo nie miałem jeszcze tak, że mi źle wycięło, że mi wycięło czegoś za mało, zazwyczaj mam po prostu, że mi wycina fragmentami trochę za dużo, jednak to jest naprawdę przyjemność poprawienia tych małych, drobnych rzeczy, które tam mi dostawi więcej, jak tutaj na przykład o, wychodzi ta krawędź. Ale to nawet jakbyśmy sobie wprowadzili teraz te krawędzie, blendowali bardziej tło jeszcze z postacią, to by znikło. Więc chyba te czoło mnie najbardziej tutaj boli, a tak wszystko wygląda w miarę w porządku. No i tu jeszcze szyja widzę teraz, że też tutaj trzeba byłoby coś maską podziałać. Jednak oszczędność czasu, wow, ogromna. Okej, nie trzymam was już dłużej. Mam nadzieję, że wam się podoba ten odcinek. Dajcie znać, czy lubicie takie odcinki, że pokazujemy, jak działa jakiś efekt i potem pokazujemy, jak możemy go zastosować. W sensie źle to zabrzmiało, jak jakiś plugin możemy wykorzystać bardziej. No bo tu mogłem po prostu pokazać wam efekt, gdzie on jest. O nie. No, mogłem wam pokazać, ale was trzymam. Mate Mask Prompter, Jesus, za świeży ten efekt. Mogę wam pokazać to i powiedzieć nara. No ale pokazałem wam kilka właśnie trików z Leonardo, z Photoshopem i o to mi chodziło. Czy takie coś wam pasuje? Czy wolicie krótsze omówienie, jak wygląda efekt i tyle? Więc dobra, nie trzymam was. Dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć.